Więc za moment poświęcę krzyżyki, które przygotowaliście jako pamiątki, ale dopowiem, że wraz z tym krzyżykiem zabierzecie jeszcze jedną pamiątkę. Już po naznaczeniu krzyżem świętym waszego czoła obrazki wręczali wam ministranci czy lektorzy. Zróbcie odróżnienie w obrazkach. Te, które dostawaliście w akcji czy w procesji z darami, one się różnią od tych, które wręczali wam ci związani z sakramentem wierzmowania. Na drugiej stronie czeka zadanie domowe. Proszę odwróćcie ten obrazek, bo to jest ważne do tego, co myśmy też rozmawiali podczas celebracji sakramentu, przynajmniej z niektórymi. Tam trzeba wpisać imię i datę dnia dzisiejszego, oczywiście imię patrona. Stąd moje nieraz pytania takie przez zaskoczenie trochę były. No bo jakby ktoś mówi, że jest, nie pamiętam, no, Jerzy. No się pytam, jakiego Jerzego wybrał. Czy ten jest historyczny, dawny, co ze smokiem walczył i taka legenda wielka, że dzisiaj Jerzy Popiełuszko nie wiedział za bardzo, ale ustaliliśmy, uzgodniliśmy, że będzie teraz czcił swojego patrona jako z patrona bierzmowana i księdza Popiełuszkiem, Jerzego Popiełuszkiem. Podziękujcie na to wszystko jednak, jak wrócicie do domu waszym rodzicom. Za dar życia i za łaskę wiary. To dla koniec każdej Eucharystii po bierzmowaniu o tym mówię. Nie bylibyście tu, w tym miejscu, gdyby nie on. Czyli ma taką moc i taką możliwość, że może nawet Panu Bogu przeszkodzić w tym dziele zbawienia i także przekazywania życia. To nie jest takie oczywiste. Mogliście nie żyć. Mogliście, gdyby wasi rodzice poszli za tymi, co tam się domagają życia, zabijania każdego życia, ten mamy strach z tymi strzałami, co chodzą, jak taka horda niszczy wszystko, krzyczy na wszystkich, prawda? No to nie byliby, nie byłoby was tutaj, naprawdę. Tak samo i łaska wiary. Pewnie gdyby rodzice nie potrafili z wami rozmawiać także o Panu Bogu, to wielu z was też by tutaj dzisiaj nie siedziało, nie było w tym miejscu. Moglibyście być zupełnie gdzieś indziej, przy innym źródle, z innego ducha czerpać, czerpalibyście. A więc naprawdę niech to, być może jeszcze takie spotkanie domowe, rodzinne, przemieni się na świętowanie. Bo sakrament bierzmowania jest to sakrament świętowania takiej właśnie Bożej obecności w domu rodzinnym przede wszystkim. Bo z domu rodzinnego wynosimy naszą przedwiarę i spojrzenie na świat. Także tutaj niech to ten klimat z kościoła przeniesie się teraz może na jakąś, nie wiem, lepszą kolację, może mamy sobie Coca-Colę postawę, zobaczymy, zobaczycie co będzie. Przyczyniają się do zbawienia ich dusz. Niech ich strzegą bronią przed złem, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.